Rozwiąż nierówność. Minus x razy 2x minus 14 większe równe 24. A więc po lewej stronie mamy iloczyn dwóch wyrażeń, a po prawej liczbę 24. Gdybyśmy po prawej stronie mieli 0, to oczywiście taka postać iloczynowa lewej strony byłaby dla nas bardzo wygodna. Ale ponieważ po prawej stronie jest liczba, która nie jest równa 0, to ta postać iloczynowa nam tutaj nic nie daje i wobec tego musimy wymnożyć po prostu ten nawias i zobaczyć, co jest po lewej stronie. Czyli mnożymy, czyli po lewej stronie mamy tak, minus 2x kwadrat plus 14x i to jest większe równe 24. Czyli widzimy, że mamy do czynienia z nierównością kwadratową. No, mamy niewiadomo x w drugiej potędze i w pierwszej. Czyli tak jak w poprzednim filmie o nierówności kwadratowej, przenosimy wszystko na jedną stronę. Czyli co? Czyli 24 odejmujemy od obu stron tutaj. W ten sposób otrzymujemy minus 2x kwadrat plus 14x minus 24 jest większe równe 0. No może jeszcze podzielmy przez minus 2 lewą stronę. Czyli dzielimy przez minus 2. Czyli tak, tu mamy x kwadrat minus 7x plus 12. No i teraz, ponieważ dzieliliśmy przez liczbę ujemną, to znak nierówności nam się zmieni. Czyli mamy nierówność x kwadrat minus 7x plus 12. Nierówność bardzo podobną do tej, którą mieliśmy w poprzednim filmie o nierównościach kwadratowych. Czyli teraz co? Teraz trzeba ten trójmian kwadratowy przedstawić w postaci iloczynowej, czyli znaleźć pierwiastki tego kwadratowego równania x kwadrat minus 7x plus 12 równe 0. Czyli tak, liczymy wyróżnik, delta to jest b kwadrat minus 4ac. Jeszcze raz przypomnę, to jest b, prawda? To jest współczynnik przy x, to są standardowe oznaczenia, to jest c, czyli wyraz wolny i co? I a to jest 1, prawda? 1 razy x to jest a. Czyli to jest tak, minus 7 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy 12, czyli to jest 49 minus 48, czyli 1. Wobec tego pierwiastki tego równania to jest tak, x równe 7, czyli prawda, x1 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, i x2 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Tutaj stosuję wzory na pierwiastki równania kwadratowego. Czyli minus b, czyli 7 plus 1 przez 2, czyli 8 przez 2, czyli 4, lub x równe 7 minus 1 przez 2, czyli 3. Wobec tego nasza nierówność, postać iloczynowa jest x minus 4 razy x minus 3 mniejsze równe 0. To jest nasza nierówność, którą musimy rozwiązać. I podobnie jak w poprzednim filmie, mamy do czynienia z nierównością typu a razy b. Mamy iloczyn dwóch liczb i on ma być mniejszy równy 0. No to kiedy iloczyn dwóch liczb jest mniejszy równy 0? No wtedy, kiedy te liczby mają różne znaki. No, jedna jest ujemna, druga dodatnia, lub pierwsza jest dodatnia, a druga ujemna. Czyli iloczyn liczb jest ujemny, jeżeli one mają różne znaki. Wobec tego tutaj to nas prowadzi do dwóch możliwości. X minus 4 jest mniejsze równe 0 i x minus 3 jest większe równe 0. To jest pierwsza możliwość. Czyli ta ujemna, ta dodatnia lub na odwrót. X minus 4 większe równe 0 i
x minus 3 mniejsze równe 0. Czyli popatrzmy, x minus 4 mniejsze równe 0, czyli x może tutaj. No to jest x. No i x minus 4 mniejsze równe 0, dodając 4 do obu stron mamy x mniejsze równe 4 i, a tu dodajemy 3, czyli x większe równe 3. Lub druga możliwość. X większe równe 4 i x mniejsze równe 3. No dobrze, to może naszkicujmy sobie na osi liczbowej te sytuacje pierwsze, żeby sobie zobaczyć. Prawda? Mamy 4, 3. Dobrze, i co nam mówią te nierówności? No więc x mniejsze równe 4, czyli tak 4... Rysuję tutaj kółeczko zamalowane, dlatego że nierówność jest ostra, więc, przepraszam, nieostra, czyli 4 spełnia, czyli mamy wszystkie liczby tutaj na lewo od czwórki i x większe równe 3, czyli druga nierówność mówi, że muszę wziąć 3, znowuż jest nieostra i wszystkie liczby większe od czwórki, od trójki. Czyli liczby, które spełniają oba te warunki, to są dokładnie liczby między 3 a 4. Czyli tutaj rozwiązanie to jest x większe równe 3, mniejsze równe 4. Lub też inna notacja, x należy do przedziału 3, 4 i to jest przedział z końcami. I jeszcze inna notacja na przedział z końcami jest taka, 3, 4. To są wszystko trzy równoważne zapisy rozwiązania tego pierwszego warunku lub, no narysujmy drugą możliwość, znowuż mamy 3, 4 i teraz mamy tak, x większe równe 4, czyli wszystko to, co na prawo od 4 i jednocześnie x ma być mniejszy równy 3. No to widać, że nie ma liczb, które są jednocześnie większe od 4 i mniejsze równy 3, czyli tutaj mamy brak rozwiązań. Czyli zostajemy z tymi warunkami, czyli to jest rozwiązanie naszej nierówności. To są trzy równoważne zapisy. No, wszystkie liczby pomiędzy 3 i 4 razem z tymi skrajnymi liczbami z tego przedziału. Dlaczego? Że nierówność jest nieostra. Teraz jeżeli popatrzymy sobie, co myśmy tutaj zrobili, może szybko jeszcze naszkicuję. I o tym będzie w następnym filmie, że właściwie takie nierówności można rozwiązywać dosyć szybko, korzystając już z tej wiedzy, którą nabyliśmy. Czyli tak, tu mamy funkcję kwadratową, prawda? To wykresem jest parabola. Myśmy znaleźli pierwiastki 3 i 4, czyli wykres tej funkcji no, wygląda jakoś tam tak. Prawda? To jest współczynnik przy x kwadrat jest dodatni, wobec tego to jest tego rodzaju parabola. No i teraz, gdzie ona jest mniejsza od zera? No pomiędzy pierwiastkami, prawda? Tu są te, tu jest ten zakres x-ów, dla których wartości tej funkcji są ujemne. I razem, ponieważ nierówność jest nieostra, razem z tymi końcami. No i opierając się na tym fakcie, wszystkie te nierówności kwadratowe można rozwiązywać bardzo szybko, korzystając po prostu z wiadomości o tym, jak wygląda wykres funkcji kwadratowej, ale o tym będzie w następnym filmie.